Witajcie moi kochani w naszej komentatorskiej serii. W materiale, który jest dla mnie niezwykle trudny, a i to nie tylko dlatego, że za kamerą stoi moja żona, która będzie do mnie dziwne miny robić. Dzień dobry wszystkim. Tak, no żona obiecała, że będzie kochana i będzie mnie mało rozśmieszać. No niestety teraz w wyniku mojego wypadku musi mi pomagać we wszystkim, łącznie z włączaniem kamery, ale chyba lepiej tak, niż jakby filmów miało nie być, prawda? Kochani, a ty będziesz mnie mało. Oczywiście. Tak. Mnie tu nie ma. Tak, kochanie mojego nioma, tylko jest śliczna, ale dobra, kończymy to, bo dzisiaj temat jest naprawdę poważny i dlatego ten vlog będzie dla mnie trudny, bowiem, wiecie, w weekend się stało bardzo dużo, między innymi kilku ludzi się wygadało w telewizji na trochę niewygodne tematy i w wyniku tego w sporej części internetu zaczyna huczeć, że tak zwany KOD, czyli Komitet Obrony Demokracji, to wcale nie jest jakiś taki niezależny, oddolny twór społeczny, który ma na celu bronić demokracji, tylko coraz częściej się wprost mówi, na przykład w artykule w Polityce, będziecie mieli link do niego w opisie, bo się mówi się wprost, że to jest pucz. Słuchajcie, ten artykuł mówi wprost, nie chodzi o konstytucję i trybunał, chodzi o pucz, a napisał go Andrzej Potocki, który jest publicystą, dziennikarzem śledczym, pasjonatem historii. To nie jest taki koleś, który taki z ulicy, wiecie, to jest no, taki dość szanowany człowiek, on napisał wprost. To nie chodzi o konstytucję i trybunał, to chodzi o pucz. I wy się teraz zastanawiacie, o co w tym wszystkim chodzi, prosicie mnie o komentarz, a ja czuję na sobie taki ciężar odpowiedzialności, bo jest to niesamowicie poważny temat, bo jeżeli ludzie, którzy piszą takie artykuły, mają rację, to mamy do czynienia z powtórką z rozrywki, chyba ze stanu wojennego, no bo to chyba może dojść do tego, że w końcu będziemy mieli bratnią pomoc, tylko że wtedy nam groziła bratnia pomoc ze strony Związku Radzieckiego, a teraz możliwe, że nam będzie grozić bratnia pomoc ze strony Niemiec, bo Niemcy też są bardzo mocno zainteresowani tym, że u nas nie ma tej demokracji, że tą demokrację trzeba bronić i tak dalej. Tu przypominam, pan Schulz bardzo głośny jest, te niemieckie media też bardzo głośne. Strasznie słabo to wygląda. Słuchajcie, powiem wam, co wiem, powiem wam, co mi się wydaje, powiem wam, co inni na ten temat mówią i zdecydujcie sami. Tak, taka jest moja propozycja. Sporo na ten temat wiem, sporo mi się wydaje, ale chciałbym, żebyście sami zdecydowali. Słuchajcie, zacznę od tego, że mi się od początku cała ta sytuacja z tym kodem nie podobało. On był taki za profesjonalny, albo może nawet jeszcze dalej się cofnijmy. Bardzo nie podobała mi się sytuacja ta z Trybunałem Konstytucyjnym. Oczywiście, słuchajcie, a żeby nie było wątpliwości. PiS to nie jest, wiecie, PiS to nie jest moja bajka, ja za PiS-em jakoś specjalnie nie przepadam, to podkreślam cały czas. Mi się nie podoba na przykład to, że PiS chce nas coraz bardziej zadłużać, sobie zmienił ustawą to, że będzie mógł nas zadłużać jeszcze bardziej. Ja bym wolał, żeby zamiast tych 500 zł na każde dziecko nie zabierano nam 700 zł, bo tam będzie zwiększony aparat urzędniczy i tak dalej, to wszystko mi się nie podoba. Ja nie jestem PiS-owcem, żeby nie było wątpliwości, jestem wolnościowcem, tak? To jest nie moja bajka. Niemniej jednak bardzo mi się nie podobało to, co się działo wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to ta taka przepychanka partyjna, wiecie, najpierw Platforma chciała zachachmęcić, złamała konstytucję. Sam Trybunał Konstytucyjny to powiedział. Chciała wprowadzić za dużo swoich ludzi, no w podtekście, żeby blokować temu PiS-owi ustawy. Potem PiS próbował przedobrzyć drugą stronę. Zamiast być po prostu prawy i sprawiedliwy i zrobić uczciwie, to chciał znowu w drugą stronę przekąsić, że na zasadzie wy nam chcecie dwóch sędziów swoich wsadzić, to my za karę wam wsadzimy trzech swoich za dużo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? No bo jedni i drudzy wybrali pięciu, tylko że jedni powinni trzech, a drudzy powinni dwóch. No, wiecie, tam generalnie to było wszystko na zasadzie takiej, a to nazywałem cyrkiem z Trybunałem Konstytucyjnym, miałem na ten temat dwa vlogi, przecież to wyglądało tak, że i PiS był zły, i Platforma była zła, nie? A zrobiono z tego medialnie nie właśnie tak, jakby to był jakiś niesamowity zamach na demokrację, jakaś taka straszliwie rzecz, w której tylko PiS uczestniczy, zupełnie zapominając, że w tej naprawdę niefajnej rzeczy, naprawdę bardzo, bardzo złej, uczestniły dwie strony medalu, tak? Tymczasem w tym kodzie, no to już się zaczyna tam promować Platforma. Już tam widzę, jak posłowie z Platformy i posłanki z Platformy się tam lansują, bronią demokracji, Lis gestykulując niczym pewien Adolf, zaczyna znowu się Lis na obrońcę demokracji
kreować jakieś takie dziwnie, naprawdę dziwnie to wygląda, wsparcie tych mediów dla tego Komitetu Obrony Demokracji, tego co się dzieje, jest jakieś niesłychanie wysokie, jakieś takie sztuczne, jakieś takie jakby ktoś to inspirował, jakby ktoś za tym stał. Ono jest nienaturalne po prostu do zaistniałej sytuacji, tak? Przecież w Polsce mamy bardzo dużo różnych manifestacji, demonstracji, marszy, pochodów i tyle, one są, media o nich raz powiedzą, raz nie powiedzą, raz powiedzą więcej, raz nie powiedzą więcej, a tutaj od dłuższego czasu mamy tylko ten kod i jeszcze raz kod, do tego jeszcze Petru, który już jest nam kreowany za sprawą jednego sondażu, który jest tak przeinaczany, żeby było, że ten sondaż to jest tak naprawdę nie sondaż, tylko jakaś wizja objawiona, że ten Petru to już w zasadzie gdzie jest pierwszą albo może nawet drugą siłą polityczną w państwie, że to jest coś strasznie ważnego. Słuchajcie, jak się wejdzie na stronę kodu tego Komitetu Obrony Demokracji, on też wygląda za profesjonalnie. Słuchajcie, wejdźcie sobie, Komitet Obrony Demokracji.pl. Ja sobie teraz w tym momencie wchodzę na ich stronę. Zobaczcie, ta strona wygląda, ona jest stylizowana na taką zwykłą, taką trochę blogowatą, ale zobaczcie, wejdźcie sobie w zakładkę kontakty, specjalny kontakt dla mediów. Wchodzicie dalej, okazuje się, że oni mają biuro prasowe. Słuchajcie, jakaś taka oddolna instytucja, nie wiadomo skąd się wzięła, już ma swoje biuro prasowe. To totalnie profesjonalna rzecz. Dalej, oczywiście wezwanie do dołączenia do nas, prawda? Tutaj już zupełnie profesjonalnie, bardzo krótkim, szybkim, przyjemnym językiem, jak można do nich dołączyć. O nas, od razu jest organizacja, wchodzicie w zakładkę o nas, od razu na samym końcu jest organizacja i regiony. Słuchajcie, dalej jest informacja o jakichś spotkaniach w sprawie tworzenia struktur i tak dalej. To wszystko wygląda, jakby była tworzona partia polityczna. Naprawdę to tak wygląda. Właśnie jakby od tych demonstracji chciano przeprowadzić ruch polityczny. No bo właśnie tworzą regiony, tworzą struktury. No wygląda to naprawdę nieciekawie, a to miał być tylko jakiś taki ruch broniący demokrację. Tymczasem już z tego się robi twór polityczny. Tylko wiecie, takich tworów politycznych, ja nie jestem politologiem, niemniej jednak no już niejedno widziałem, można powiedzieć, że trochę z tą polityką oczeskałem, trochę już wiem. No nikt nie tworzy takich tworów politycznych zaraz po wyborach, czyli ileś tam lat przed następnymi wyborami. Dlaczego? Bo cała ta para, ta energia, która w ludziach jest, do następnych wyborów parlamentarnych ujdzie. Ludzie po prostu będą mieli dosyć, ludzie się raz dali wyprowadzić na ulicę właśnie pod pretekstem tego, że ten cyrk z Trybunałem Konstytucyjnym to jest łamanie demokracji, zupełnie zapominając, że przecież wcześniej to robiła Platforma, że wcześniej były jakieś takie wybory samorządowe, które wygląda na to, że były sfałszowane, bo była cała masa głosów nieważnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś wtedy Komitet Obrony Demokracji nie powstał, tylko zaraz teraz, to się nie robi zaraz po wyborach. Bo ludzie będą mieli dosyć, ludzie zapomną, ludzie się dają porwać na chwilę, ta chwila to jest góra kilka miesięcy, a potem im się nie chce, bo to jest tak, jak mówił Tytus Dezo z komiksu Tytus, Romek i Atomek, Papcia Chmiela. Serdecznie polecam komiksy Papcie i pozdrawiam pana Papcie, jeśli jakim cudem mnie ogląda, że szczytnymi ideałami nie napełnisz żołądka. Ludzie podnoszą się, mają szczytne ideały, a później jest przyziemie. Potem trzeba dzieciakowi kupić wyprawkę do szkoły, potem trzeba córce pomóc, bo ma ślub, potem trzeba zarobić, bo są chrzciny i tak dalej, i tak dalej. Ludziom się nie chce. Dlatego takie ruchy to się zaczyna tworzyć maks na rok przed wyborami. Tak jak pan Petru stworzył właśnie tą Nowoczesną, nie? On to stworzył przed wyborami. Widać było, że się Platforma sypie, że jest miejsce. I tutaj wszystko jedno, czy wierzymy w to, że Nowoczesna to jest tak zwana Nowoczesna PO, a pan Petru to jest swetru wyprany w Porwolu, czy też nie wierzymy. Czyli czy wierzymy, że to jest farbowany list, czy nie wierzymy, wszystko jedno. Albo mu partyjniacy kazali, albo sam wyczuł niszę. Niemniej jednak stworzył to właśnie wtedy, gdy widział, że jest nisza, było tuż przed wyborami, miał szansę ludzi porwać na wystarczająco długo, zrobił to
i dzięki temu zyskał, prawda? Jest liczącą się partią w parlamencie. Nikt tego nie robi przed wyborami. No więc na logikę, jeśli oni tworzą partię polityczną, a widać, że tworzą partię polityczną, wystarczy zajrzeć na ich stronę. Biuro prasowe, organizacja regionów. No brakuje jeszcze tylko manifestu i czego? No i terminu wyborów, słuchajcie. I tutaj właśnie cały PiS polega na tym, że oni podobno, na pewno zaczęli się wygadywać, o co im chodzi. Słuchajcie, był taki program w weekend, który się nazywał Loża Prasowa. O tym sobie możecie więcej przeczytać na stronie wpolityce.pl i tam przeczytam wam fragment tego artykułu. No i wyszło szydło z worka. I to bynajmniej nie podczas wywiadu pani premier z Bogdanem Romanowskim, tylko niecałą godzinę później w programie Loża Prasowa. Mainstreamowy publicysta Adam Szostkiewicz ni z tego, ni z owego zmienił temat dyskusji, wygłaszając krótkie orędzie polityczne. Brzmiało ono mniej więcej tak. Ponieważ Komitet Obrony Demokracji stał się bardzo poważnym ruchem społecznym, chyba z jednym z największych od 1989 roku, to powinien się określić, wysuwając hasła polityczne, żądanie rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych byłoby właściwym postulatem. No tylko wiecie, kto ma zmusić PiS do rozpisania wcześniejszych wyborów? Albo jakieś przyjazne siły zewnętrzne, bratnia pomoc niemiecka, albo pod burzą tak dużo ludzi, że Polacy na Polaków wyjdą na ulicę i zaczną walczyć w nieswojej walce, żeby odsunąć PiS. Zupełnie zapominając, że jak odsuną PiS, to wróci Platforma. Bo wszystko jedno, czy wróci PO, czy Nowoczesna PO, czy pan Swetru, czy ktoś inny. Przecież pan Petru tak naprawdę to dopiero kilka miesięcy rządzi, tak? Albo wierzymy, że Petru jest naprawdę prawdziwym, oddolnym tworem, bankierem, który się wziął za politykę, tylko że on wtedy nic nie umie jeszcze i się nie nadaje do rządzenia, prawda? Bo on nie jest politykiem, on się dopiero powinien uczyć, zdobywać szlify. Poseł to jest właśnie dla niego tyle, ile powinien mieć, tak? Albo nie wierzymy w to i wierzymy, że jest farbowanym lisem Platformy, tylko że wtedy to wróci Platforma i wróci to wszystko, co pamiętamy, czyli te ośmiorniczki, arogancja władzy, cała ta reszta, prawda? Że tutaj tak czy siak te wcześniejsze wybory, to zapomnimy z tym, co wyjdzie, prawda? Jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo oni de facto pokazali, o co im chodzi. Pokazali, że chodzi im o to, żeby z KOD-u zrobić partię polityczną i żeby KOD tak zadziałał, żeby zmusić PiS do rozpisania wcześniejszych wyborów lub bardziej lub mniej taki demokratyczny sposób. No i to właśnie by podchodziło pod ten pucz, o którym tutaj mówi pan Potocki. Jest to bardzo, 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 nie, bardzo nieciekawe. Zwłaszcza, że o tych wcześniejszych wyborach, o zmuszaniu do rezygnacji rządu, to się co jakiś czas mówi, tak? Między innymi Wałęsa tak powiedział. No, Wałęsa rzeczywiście to jest taki człowiek, który się, taki balon próbny, no bo każdy starszy człowiek, no to Wałęsę nie traktuje jakoś specjalnie poważnie, bo pamiętamy, co ten facet robił, te jego 5 1/3 i tak dalej. Ja już się do tych starszych ludzi zaliczam, że po prostu no, moje pokolenie i dalsze nie traktuje tego człowieka poważnie. On po prostu miał swoje 5 minut, jest typowym robotnikiem, który został przez historię, przez przypadek postawiony na piedestale, tyle, tak? Natomiast no, są tacy, którzy za nim pójdą, prawda? I to też jest sprawdzanie, jak ludzie na to zareagują. Ludzie nie wyśmieli Wałęsy, ludzie dobrze na tego Wałęsę spojrzeli. Też jest bardzo ciekawe, skąd ten kod się wziął. I skąd ten kod ma pieniądze, no bo skoro on buduje struktury, skoro on buduje organizacje, skoro on ma biuro prasowe, to na coś skądś ten hajs musi brać, prawda? I to się od początku wydawało bardzo dziwne, naprawdę, skąd kod ma pieniądze? Bardzo mocno się na ten temat zastanawiałem. No i tutaj teraz czytam sobie w tym artykule
w polityce, że pan Rafał Szymczak jest bliskim współpracownikiem Ryszarda Petru, którego firma pracuje jako reprezentant najpotężniejszych korporacji międzynarodowych w Polsce. Tutaj dalej czytamy, że mamy do czynienia z sytuacją, że wielki kapitał ma do wyboru albo płacić 40 miliardów złotych rocznie, których nie chce płacić, to mówimy między innymi o tym podatku od bankowym, prawda? Albo znaleźć jakiś ruch sztuczny i plastikowy, jakąś formacją, aby go wykreować, żeby obalić rząd, który chce te pieniądze dać na 500 zł dla zwykłych ludzi. I tutaj w tym momencie pojawiają się dwa pytania. Pierwsze jest takie, że jeżeli za całym tym kodem stoi człowiek, który, jeśli dobrze rozumiem to, co zostało napisane przez Andrzeja Potockiego i jak dobrze rozumiem słowa, że jest to reprezentant najpotężniejszych korporacji międzynarodowych w Polsce, czyli kto? No lobbysta, tak? No, jak się nazywa człowiek, który reprezentuje interesy korporacyjne? No lobbysta, tak? Jeśli za całym kodem stoi lobbysta, to czemu nikt jeszcze tego nie wyciągnął? Czemu żadne mainstreamowe medium tego nie wyciągnęły? Jest to bardzo mocno dziwne. Zupełnie tak, jakby nie chciały tego wyciągnąć, prawda? Ciekawe, tak? Do tego jeszcze jest taka kwestia, że skoro to jest bardzo bliski współpracownik Ryszarda Petru, to czemu oni się tego nie dogadają? Czemu nie zrobią tego oficjalnie w ten sposób, że oni są dogadani, że są bliskimi współpracownikami i że razem robią coś, co młodzież nazywa inbą, prawda? Czemu to jest robione tak, że to jest niby ruch oddolny, niby, że z Platformą nie ma nic wspólnego, niby, że z Petru nie ma nic wspólnego, a tam tylko Petru, 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 Petru. No już tylko brakuje tego, żeby rozdawali energy drinki Petru. No i jeszcze Platforma jest. Jeszcze jest tam sporo Platformy i dla niepoznaki wzięli tą liderkę z lewicy, lewicką chyba, tak? Jakoś tak, brzydko mówią na nią lewacka, przepraszam w tej chwili. Czyli kogoś, kto totalnie nie może im zaszkodzić, bo oni prawdopodobnie do następnego Sejmu w ogóle nie wejdą. A zobaczcie, tacy ludzie z zewnątrz, takie środowiska liberalne, widzieliście tam gdzieś Kukiza? Kukiz jest w ogóle stamtąd odtrącany, prawda? No bo Kukiz jest wolnościowcem, ewidentnie wolnościowcem, ale widać nie z tej opcji. Nie było tam Kukizowców, tak? Tak? Nie było tam Korwinowców, nie? Nie było tam narodowców. Przecież kto jak kto, ale narodowcy, no to właśnie tak bardzo mocno powinni walczyć o te prawa narodu, prawda? Nic. Po prostu nic. Wiecie, to nie jest to, że ja tam żądam Kukizeła, że ja tam żądam narodowców, że ja tam żądam korwinistów, nie? Ale pokazuje, że to nie jest tak, że to jest taki ruch oddolny społeczny, ponieważ są tam politycy i bardzo mocno się na tym lanszą. Ale nie jest to też neutralne, że pozwala się tam lansić wszystkim politykom, ponieważ są ewidentnie zapraszani tylko niektórzy, albo przynajmniej, nawet jeśli inni są, to media pokazują tylko tych niektórych. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo dziwne, bardzo mi się to nie podoba, bo jeżeli to jest prawda, jeżeli rzeczywiście szykuje nam się pucz, jeżeli rzeczywiście będzie zamiar zabrania tej władzy PiS-owi, to ten zamiar będzie przeprowadzony niedługo. Bardzo możliwe, że w styczniu. Zdaje się, że jakoś tak w połowie stycznia formalnie Sąd Najwyższy ma coś orzekać na temat ważności wyborów. Może wtedy coś będzie robione. Bo wiecie, przypominam cały czas, że ludzie mają krótko ten zapał, tą chęć. W związku z tym nie wierzę w to, że to jest rozpisane na kilka lat takich działań po to, żeby w następnych wyborach coś robić. To rzeczywiście nie. Że to jest na pewno rozpisane, żeby ktoś się wylansił, ktoś wziął za to pieniądze, albo właśnie na ten pucz. Tylko jeśli ten pucz będzie, to będzie niedługo. Bo po pierwsze, żeby nie dać szansy PiS-owi na przeprowadzenie dobrych reform. Bo ludzie, dlaczego na ten PiS zaczęli głosować? No bo właśnie chcieli zmian, chcieli reform, nie? Chcieli czegoś innego. Więc żeby nie dać szansy PiS-owi pokazać, że da ludziom to, na co obiecał, prawda?
w telewizji jest taka straszna nagonka na PiS, łącznie z tym, że jest wieczne gadanie, że koszty podatku bankowego zostaną w 100% przełożone na klientów banków, że tak naprawdę to PiS nałożył na nas wszystkich te podatki. Nawet będę robił o tym odcinek z cyklu, ale ściema, czyli tam, gdzie takie totalne ściemy mówię, no bo jeden w TVN24 ostatnio nawet twierdzili, że teraz w związku z tym podatkiem bankowym to banki mają prawo podnieść marżę kredytów. Przepraszam, te umowy od kredytów hipotecznych są podpisane oczywiście to jest kredyt na oprocentowanie zmienne, ale zmienne umowne. Ma być LIBOR albo WIBOR plus marża i ta marża ma być stała. Dlaczego tutaj w tym momencie tylko dlatego, że bank ma płacić większe podatki, to ma nam podnosić wstecznie tą marżę? Dlaczego? Nie zgadzam się. Nie ma na to prawa. Nie ma żadnego prawa, które to mówi. To jest bank, to jest ich problem. Mają horrendalne zyski, które transferują za granicę, to niech zapłacą z tych zysków, tak? Nie widzę po prostu podkładki pod to, żeby zrobić, tak? To jest tyle, moi kochani. Rzeczywiście to wygląda, moim zdaniem to wygląda, inaczej nie widzę innego celu, żeby to robić dziś i chciałem tak właściwie do ludzi zaapelować, bo ja się boję, wiecie, ja nie jestem pisowcem, tak? Natomiast ja się boję, że to się skończy naprawdę taką porządną wojną polsko-polską. Pamiętacie, co ja w wielu moich vlogach podkreślałem? Że my Polacy jesteśmy wiecznie dzieleni na pół, na pół, na pół, na pół i szczuci jednych na drugich, nie? Miastowi na rolników, górnicy na niegórników, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Się bardzo mocno manipuluje danymi statystycznymi, żeby nas szczuć na siebie. Na przykład na górników jest szczucie w ten sposób, że się podaje średnią pensję górnika, zapomina się dodać, że do tej średniej pensji górnika to dochodzą bardzo wysokie pensje tych wszystkich dyrektorów, sekretarek, dyrektorów, kierowników, całej reszta. Ten górnik dołowy, ten, który naprawdę ciężko pracuje, może mieć pylicę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to bardzo często mało zarabia. Znaczy inaczej, zarabia mniej niż powinien, bo chyba zgadzamy się, że człowiek, który może pracuje w strasznie skrajnych warunkach, trudnych i tak dalej, powinien dobrze zarabiać, nie? I on zarabia na przykład połowę tej średniej, nie? No to połowa średniej to już nie jest tak dużo, połowę tej średniej górniczej, prawda? Na zawyżają dyrektor, także nie dajmy się podzielić. Słuchajcie, jeżeli chcesz bronić demokracji, naprawdę, to się zastanów, czy rzeczywiście demokracja w Polsce jest zagrożona. Naprawdę. Taka demokracja, jaka w Polsce wcześniej była, bo przypominam, i PiS, i Platforma równo mieszały przy Trybunale Konstytucyjnym. I jedni i drudzy pokazali, że jest to organ polityczny i jedni i drudzy nam zrobili krzywdę. Bardzo, bardzo dużo krzywdę, tak? Zastanów się, czy to jest twoja walka. Zastanów się, czy to jest twoja wojna, bo wiesz, kiedy się polityk cieszy? Polityk się cieszy wtedy, gdy ty przy wigilijnym stole zamiast się z rodziną integrować, zamiast być jednością z tą rodziną, zamiast budować struktury obywatelskie, które później będą mogły im się postawić, to zamiast tego, jeżeli się kłócisz, jeżeli się spierasz, jeżeli dajesz się podzielić, że ta część stołu rodzinnego jest za PiS-em, ta za Platformą, ta za Kodem, ta za tamtym, to oni się wtedy cieszą, bo was podzielili. Jesteście słabi, jak takie pojedyncze strzały. Kojarzycie to? Pęk strzał strasznie ciężko jest złamać. Pojedyncze strzały łamiesz tak, jak chcesz. O to chodzi politykom. Rzeczywiście Kod jest podejrzany. Rzeczywiście podejrzanie szybko powstał. Rzeczywiście podejrzanie nie wiadomo skąd brał pieniądze. Rzeczywiście jeżeli dane w polityce te dane w polityce są prawidłowe, to rzeczywiście ten pan jest bardzo mocny, który za tym stoi. Rafał Szymczak jest bardzo, bardzo dziwny, tak? Biznes, elity, przedstawiciel, bliski współpracownik Petru, to jest coś dziwnego. Ewidentnie po ich stronie internetowej widać, że oni budują struktury polityczne. Plus wyrwało im się, że powinni zostać partią polityczną i powinni zażądać przedterminowych wyborów. Wszystko się składa, bardzo niefajnie się składa, tak. Jeszcze jest taka jedna informacja, że wtedy temu facetowi w loży prasowej przerwał publicysta Gazety Wyborczej.
że to jest argument, że to nie, bo przecież Gazeta Wyborcza by go na pewno poparła. No nie do końca, bo bardzo możliwe, że on się za wcześnie wygadał, że wygadał się zanim jest poparcie społeczne, że jak teraz ludzie sobie uświadomią, że to wszystko dąży do tego, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę, żeby był pucz, żeby były nowe wybory, żeby były jakieś takie nie daj Boże zamieszki, to ludzie powiedzą, nie chcę tego, wypierdzielajcie, na więcej żadną manifestację nie idę. Natomiast za miesiąc, za dwa, za trzy, jakby jeszcze bardziej podgrzeli atmosferę, to wtedy może chcieli powiedzieć. Może on się wygadał za wcześnie, dlatego go ten koleś z Wyborczej powstrzymał. Także jest to bardzo, bardzo nieciekawe. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!